Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny. A to jest kolejny odcinek symulatora Train Driver 2. W dzisiejszym odcinku jedziemy tym samym składem co ostatnio. Więc tym razem jedziemy z Biskowa do Parowa. Dajcie dziś się spłacić. Wjeżdżamy sobie za Biskowa, piękny ład. I zmierzamy do Wijewa. I to wszystko się nagrywa. Nie, może bez podświetlenia pojedzie. Pan dyżurny dzisiaj nas ukochał z rozpłynnym jazdy, więc będą 4 odcineczki aż z dzisiaj. Jak to wyjdzie. No i cóż, no i jedziemy, nie? Jedziemy. Rozpędzamy się. I przemierzamy naszą ósemeczką scenerię z TD2. Zobaczymy dzisiaj może jakiś nowy niż ostatni. Dzisiaj tak w miarę szybko zacząłem, bo spontanicznie dyżurny mi dał rozkład jazdy akurat za minutę odjazd. No cóż, nie miałem dużego wyboru niż zacząć na szybko nagranie. Rozpędzamy się do prędkości rozkładowej 120. Widzę, jak N57 będzie podróżował. Wszystko pięknie się nagrywa. Ja jeszcze światełko załączę, żebyście, drodzy Państwo, lepiej widzieli. O, teraz powinno być lepiej. Teraz powinno być lepiej znacznie. No niestety już. Za dzień rodzina się robi ciemno zazwyczaj. No ale niestety. Chyba jakimś cudem sobie pantograf opuści. Podczas tego ładowania scenerii. Super. No rzeczywiście. Opuściłem pantograf. Ciekawe rzeczy. No, zakończono nawet ładowanie. Wijewo chyba jakąś małą stacyjką jest. Przygotujemy sobie wiadomość.
pan przeprasza za błędy. CD2 tego ograniczenia nie uznaje, ale ja już tak. Miało być do 30, to jest do 30. Dyżurny, a nie wie takich rzeczy? Nie może tak być. Może trochę przyciszymy jeszcze ten symulator, bo jest zdecydowanie, mi się wydaje, za głośny. Teraz będzie lepiej. Mikrofon poprawić jeszcze. No i 50 będzie super. Się rozpędza i to prawie cały czas zwalniamy. A tu ograniczenie dobrze nie.
będzie do 60 z powodu na pracę. Dobrze wiedzieć. Na pliku auto wpisać? Jakiego pliku? Też bym nie wiedział jakiego. Automatycznie. Ciekawe. A coś dodali do TDP od czasu, kiedy pytania były. Najwidoczniej z tego wychodzi. No jeszcze jak ja kiedyś byłem, to... nie było czegoś takiego jak jakiś autopsec. No, miło i służby, tylko jeszcze mnie 50 czek. SPV-5. Aha. Nie, to było coś takiego już kiedyś. Że trzeba było tak wpisać, to było, tak. A jeszcze pamiętam, kiedyś się tym bawiłem. Ale to już kiedy to było? Jak można tak to ująć? No to się nie załaduje tak szybko. Będzie się musiało ładować na poczekanie. No to czekamy. Co z tego wyniknie, nie wiadomo, ale czekamy.
teraz będziemy przejrzeć przez Olano w Wielinie. Tak, Olano w Wielinie. No bo już przejazd uszkodzony. No i to będzie kilometr. T76N. T76N. Ciekawe, co dyżurny z tym zrobił, na przykład. No i cóż, lepiej zgłosić na dyżurny. Raz pnie włączony. No cóż, weź nie piekło. Że znowu ten sam błąd zrobiłem. Wjeżdżamy w ograniczenie do 70. Ale zanim się rozpędzimy, to wagony powinny już przejechać też. No nie do końca, ale to już nie zajmujmy się szczegółami. To jeszcze jedzie przez ten przejazd. Zdziwiony jestem. Aż tak długo? Przy rozkładu to my na pewno nie nadrobimy. Coś mi to nie dosowało, już wiem co. Zresztą te nastawy nie były dobrze ustawione. Dlatego się tak jakoś dziwnie hamowało. Trzy minutki opóźnienia w porywach, to cztery. Nie, źle.
Nie stoimy. Dobrze, drodzy Państwo, jedynym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, dajcie dzwonek, żeby nam do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.